Przemek, niedawno pojawiłeś się na zgrupowaniu. Trener Taylor troszeczkę narzekał na to, że dojeżdżacie w różnym czasie. Był już, miałeś już czas tak się wdrożyć w tę kadrę? Czy jesteś na razie taki, się czujesz z doskoku? Dołączyłem dwa dni temu, przyjechałem prosto ze Stanów, przyjechałem na zgrupowanie. Było to najwcześniej, kiedy tylko mogłem i staram się z dnia na dzień poznawać, co trener Taylor wprowadza do drużyny, jak mamy bronić, jak mamy atakować, więc myślę, że tylko z dnia na dzień będzie lepiej. Jeszcze trochę mi brakuje, żeby wszystko złożyć w całość, ale tak jak mówię, z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień będzie tylko lepiej. Dużo się różnią przygotowania od poprzedniego szkoleniowca Dirka Bauermana? Ciężko mi powiedzieć, bo dwa dni temu dołączyłem. Nie mieliśmy ciężkich treningów, bo wiedzieliśmy, że mamy dwa mecze przed sobą i trzeba było oszczędzić trochę sił, ale wiem, że chłopacy na początku zgrupowania trenowali bardzo ciężko i myślę, że to się opłaci w następnych meczach. Mamy turniej za granicą, mamy turniej w Toruniu, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w tych miastach. No muszę cię zapytać o te rzuty wolne. Gdybyś trochę lepiej trafiał, to ten wynik byłby bliżej, bardziej wokół remisu. Co się stało? Cały czas nad nimi pracuję. Rzucam po 100 osobistych dziennie. Niestety piłka się wyśliznęła i najlepszym się zdarza. I będę starał się nad nimi pracować. Nie ma co się załamywać. Tylko jutro przyjdę na salę i będę rzucał osobiste. Koledzy ci po tym airballu troszkę brawo bili. Spodziewasz się żartów w szatni? Na pewno dogryzamy sobie i myślę, że ten rzut osobisty będzie takim przełamaniem, żeby mi jakoś dogryźć, bo dopiero przyjechałem, ale nie przejmuję się tym, wszyscy jesteśmy tutaj przyjaźnie nastawieni, więc będzie na pewno pozytywna atmosfera. No to nie daj się i rzucaj lepiej rzuty osobiste. To tyle, Przemek Karnowski, wracamy do naszych komentatorów.